Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj przenosimy się na naszego łowcę demonów, przenosimy się na S38 i z okazji eventu, który rozpoczął się dzisiaj, czyli w piątek, ja będę chciał te filmy wrzucić także w piątek, rozpoczął się event wielkanocny, co za tym idzie, mamy większą szansę na, mamy po prostu weekend epicki, czyli większą szansę na epiki, mamy więcej punktów doświadczenia, z misji Golda więcej oraz skarby lasu, czyli tutaj w tej twierdzy sobie możemy pocisnąć, jak widzicie ja tutaj surowców mam dosyć sporo. W dzisiejszym odcinku, w zasadzie w tym odcinku, który oglądacie teraz, bo dzisiaj planuję więcej odcinków, będziemy sobie przebierać się w itemki epickie oraz pokażę wam, co zmieniło się od ostatniego odcinka na tej postaci, ponieważ no jak widzieliście, nie było dwa dni odcinków. Także no, może zaczniemy od tego, co się tutaj zmieniło. No wbiłem sobie 126 level, klaserek mam 72%, już ciężko jakiekolwiek itemki znaleźć do tego klasera, więc już go tak nie nabijam jak na początku, wiadomo. Coś tutaj sobie we kupo zmieniałem, no to nie jest istotne, bo i tak to wszystko zmienimy. W lochach mam tylko maszynę do zabijania zostami. Zabiłem dwa lochy, które mam tam gdzieś zapisane, to wam zaraz pokażę. Do kibelka wiadomo, wrzucam sobie same epiki, już tutaj mam też odłożone. Chociaż nie wiem, czy ich nie sprzedam dzisiaj, bo będę potrzebował pewnie miejsca. Kryształków sobie trochę odłożyłem też właśnie z uwagi na ten event. I co? Zobaczymy, jak mi dzisiaj w ogóle awanturniczość będę robił po 18, ponieważ mam dużo pupili do złapania. Jak widzicie, w pupilach całkiem nieźle nam idzie, mamy dosyć duży jedzonek. Ja tutaj te walki robię cały czas po godzinie 24, żeby jakby nie odstawać. Tak więc tak, poczekajcie, tutaj wam pokażę ranking, no jak widzicie jesteśmy na 5 pozycji, więc i tak uważam, że nieźle, bo myślałem, że te pupile mam troszeczkę do tyłu z uwagi na te karmienia, a mimo wszystko jest całkiem okej. Więc tak, no tutaj mam chyba ze 3 do złapania w nocy, więc sobie po prostu ławkę będę robił po 18, co za tym idzie. Skrócę sobie też twierdzę na poziom 10, tak aby te paczki, które mi będą leciały z ławki, były jak największe. I będę się starał dzisiaj także wbić kopalnię na poziom 10 i wbić podziemie, żeby wbić to podziemie dosyć szybko. Jak widzicie, tutaj póki co ma 5 osób to podziemie, w tym 2 od nas, także gratuluję. I ja też będę chciał po prostu dzisiaj wbić to podziemie, żeby bardzo nie odstawać. Od razu sobie kupię ten pakiet podziemia, aby właśnie mieć tam to rozbudowane jako tako, żeby też te paczki mi fajne leciały, jeżeli chodzi o duszę. Dobra, więc tak, no pupilki widzicie, jak to wygląda, karmimy tu ładnie, dzisiaj zrobiłem osiągnięcie w końcu, żeby nakarmić wszystkie pupile po 3 razy, w sensie łącznie 15 razy. Wczoraj mi brakło tylko dzynki, jednej cytrynki dokładnie, żeby to osiągnięcie zrobić, no dzisiaj mi się udało. No i mamy tu sporo jedzonek, jeszcze nam pewnie zawki poleci, bo dzisiaj nic nie ruszałem. Te lochy, no to maszynkę do zabijania, myślę, że machniemy po przebraniu bez problemu, ale to już będzie kolejny odcinek, bo tak, nie wiem, czy powiedziałem na starcie, w tym odcinku się tylko przebierzemy w epiki i tak jak mówię, pokażę wam, co tutaj się zmieniło, natomiast w kolejnym od razu przejdziemy do lochów i pokażę wam klikanko trochę z tych lochów, bo pisaliście mi, że nie chcecie takich podsumowań, tylko żebym też coś poklikał, więc sobie po prostu poklikam. Dobra, no twierdza wygląda tak, jak wygląda, mamy tutaj 5 żołnierzy na zbyciu, to można coś poatakować, bo tych surowców nigdy za mało, zwłaszcza jeżeli chcemy raszować sobie o, w ogóle ktoś tu zapytał, czy będzie dziś odcinek z eventu, więc tak, będzie nawet nie jeden, przynajmniej tak planuję. Dobra, tutaj już zrobiliśmy tą kontrę, to w sumie nie wiem za bardzo, z kim tutaj mogę, tutaj jakiś kolega zabudowany niestety, no nikt mi nie pooddawał kontr, chyba jeszcze wszyscy śpią, bo tak jak mówię, nagrywam to dosyć wcześnie, więc nikt mi kontr nie pooddawał, więc w sumie wiecie co, ja tutaj sobie tak na szybko, żeby ci rycerze się nie marnowali, znowu ktoś zabudowany, żeby ci rycerze się nie marnowali, to ja sobie tutaj na szybko poklikam, nie dają oni co prawda wybitnej, o, KTO mi się trafił, tu już będziemy mieć dwie kontry, to jest w ogóle kolega z naszej akademii, z którym się kontruje, bo jak widzicie daje bardzo fajne ilości surowców, bo daje tam 4000 drewna i prawie 1000 kamienia. Okej, Vito może być, dobra, tu sobie ulepszymy. Dobra, lecimy dalej. No to w zasadzie wszystko. No jak wygląda nasza gildia, mamy już 120, przepraszam. Właśnie tak mi się coś nie odświeżyło, odświeżyłem stronę i teraz mi się zmieniło na 120. I już sobie tu lecimy kolejną wyprawę, więc jest całkiem okej. Niestety trochę w rycerzach zaczęliśmy odstawać, ale to... Oj, nie zmieniło się, to też jest fajny, fajnie się to buguje. W rycerzach troszeczkę zaczęliśmy odstawać, ale jest to powód tego, że wszyscy teraz lecą twierdzę, ja sam jak widzicie mam salkę 7 po to, aby raz, żeby to podziemie dostać, dwa, żeby te paczki leciały jak największe i już pisałem, żeby każdy po prostu w piątek czy tam w sobotę podbił sobie tą salkę na minimum poziom 10,
aby to jakoś fajnie wyglądało i te kamyczki fajnie leciały. Dobra, no gildia tak wygląda, tutaj jak ktoś chce, to sobie może zatrzymać, ja tutaj wam przelecę, powoli się tutaj rozwijamy. I co? Co więcej? Pokażę wam te dwa lożki, które pokonałem. Na tą maszynę powiem wam, że też grzybów wydałem niestety. Mimo, że nie chciałem, no to jednak wydałem te grzybki. Ale niepotrzebnie, no bo jak widzicie, ona mi nie padła. Chciałem tego hazardzista odblokować, już miałem takie, wiecie, żeby bardzo nie odstawać, jeżeli o to chodzi. No tutaj walka z magiem, bo ci magowie nas przyblokowali, ale udało nam się ich tam pokonać chyba. Nie pamiętam, kiedy ostatnio mieliście odcinek, chyba we wtorek, to my w środę ich pokonaliśmy, coś takiego, nie pamiętam. No ale mniejsza z tym, no tutaj jak widzicie, za każdym razem nam malutko HP zostawało. Nie wiem, czy by teraz ta maszyna nie padła, możliwe, żeby padła bez problemu, bez przebierania się. No ale mimo wszystko się przebierzemy, to od razu i kolejne lochy pociśniemy i być może jeszcze w którymś z kolejnych dni eventu się znowu przebierzemy, żeby to sobie dalej popchnąć mimo wszystko. No tutaj te inty, jak widzicie, trochę doładowałem, bo miałem problem właśnie z tymi magami. Dobra, no i co, lecimy, szukamy jakichś epików. No i już tutaj mamy na 3 staty, pancerza trochę tracimy, ale tym się na razie nie przejmujemy. Dlaczego zdecydowałem się zrobić przebieranie na odcinku? Raz, że sporo osób o to mimo wszystko prosiło. O, tu rozrzut taki se, ale mimo wszystko nie jest to złe. Dobra, to podmienimy. Na razie i tak nie chcemy się tak przebierać, wiecie, nie wiadomo jak, bo tak jak mówię, no jeszcze jest w planach się przebrać później. Dobra, broń tutaj miała, damy jej najlepszy ten, natomiast to miało na HP. Ponieważ teraz nie trzeba się martwić o runy jeszcze, ponieważ to ten o, tutaj rozrzut chyba fajniejszy troszkę. No, o wiele fajniejszy. Dobra, weźmiemy to na razie. Właśnie tak to jest z tymi brońmi. Dobra, tu na wszystkie staty. Także tak jak mówię, no nie jest to na wszystkie staty też. Nie jest to jeszcze aż tak czasochłonne, ponieważ tych run nie ma. Co za tym idzie, nie musimy się bardzo przejmować, jeżeli nie, po prostu nie zajmuje to tyle czasu, no nie mogę się wysłowić już. Dobra, to ma na zręczność, więc damy na zręczność. Dobra, tą broń, szczerze mówiąc, to od razu podmienimy, już trudno. Chociaż nie, poczekajcie, czy my chcemy odzyskiwać klejnot? Chyba nie bardzo, na razie sobie to zostawimy. To sobie zostawimy, klatę zostawimy na klejnot, natomiast tutaj sobie to podmienimy, już trudno. Dobra, lecimy dalej, co my podmieniliśmy? Jeszcze hełm i buty i pasek by się przydał i lecimy do gabinetu magii. Dobra, są jakieś rękawice, ale to już mamy. Lecimy dalej. Są buty, ale niestety na wszystkie cechy. A, chyba w ogóle jeszcze nie pokazałem, jak wygląda nasz menadżer areny. No wygląda tak, mamy 35 run, jedną ofiarę zrobiłem sobie tutaj dzisiaj rano. Tak więc no tak to właśnie wygląda, jeżeli o to chodzi. Na razie sobie tak pociśniemy, mniejsza z tym. Dobra, i lecimy dalej. Więc no, generalnie możecie słyszeć w sumie kliknięcia myszki, ale no to już na to nic nie poradzę. Dobra, jaki tu mamy kryształ? 157 i tu 157. Dobra, to lecimy sobie tak. Okej, jeszcze buty i pasek i sobie lecimy do gabinetu magii. Przy okazji w gabinecie będę chciał troszeczkę... O, i są buty, super. W gabinecie będę chciał troszeczkę sobie potek też po... Tak myślę, że chociaż na miesiąc poznajdywać, żeby tutaj, wiecie... Poznajdować, nie wiem, możecie mnie poprawić w komentarzu. Okej, rękawice, nieważne, no teraz ten pasek tak naprawdę tylko nam jest potrzebny, no chyba, że jeszcze jakaś super broń wyleci, ale to mi się nie wydaje. No jest broń, ale na wszystkie cechy, dokładnie. Już w ogóle naprawili ten błąd, jeżeli chodzi o bronię dla łowcy, bo było tak, że chyba broń na 3 cechy nie dawa statystyk razy 2. O, i mamy pasek, super. Broń na 3 cechy nie dawała statystyk razy 2. Co za tym idzie, bardziej się opłacało ubierać broń na wszystkie staty. I to zostało ostatnio naprawione. Poczekajcie, ja nie chcę tak rolować, chcę sobie chociaż troszkę tych potek też poznajdywać, czy poznajdować, podropić po prostu, żeby tutaj nie było, bo zaraz będzie w komentarzach jakaś uwaga od jakichś polonistów, więc trzeba jakoś wybrnąć. Dobra, także poczekajcie tu chwilkę, żebym ja sobie tutaj nie marnował. W zasadzie chociaż nie wiem, czy to na odcinku, jak i tak jeszcze mam w planach troszeczkę się przebierać później, czy to jest takie ciekawe. No tu niestety na wszystkie staty, więc omijamy. Tu na HP, więc o, w ogóle ile mi golda poszło, miałem odłożone 500 000, a tu już prawie końcóweczka. To dobra, to wiecie co, olewamy te potki na razie, to jest na wszystkie staty. O, w sumie HP to już mam na miesiąc. Tylko sobie, no te klepsydry
przeszkadzają niestety, jeżeli chodzi o ten gabinet. Tutaj zręczność, tak, jak mi się zatrzyma na tym, to wezmę, ale tak to nie będę brał. Dobra, i mamy jakiś wisior. Bardzo przyjemne jest przebieranie, jak nie trzeba patrzeć na runy, bo potem z tymi runami, no to jest taki, oj, nie tutaj, z tymi runami to jest taki zamęt, że raz, że to schodzi bardzo długo, ja nieraz potrafię na innych postaciach się przebierać naprawdę godzinę, dwa, że nieraz potrzeba naprawdę chorej ilości grzyba czasem, żeby trafić chociażby te 15% z właśnie run do HP, o to mi chodzi. Dobra, jeszcze nam brakuje tak naprawdę tego, to jest bodajże nie amulet, nie wiem jak to się nazywa, zawsze zapominam, też mi możecie zapisać, napisać. Dzisiaj jestem taki troszeczkę nierozgarnięty, no ale trudno. O, nie mamy golda, ale możemy sobie odebrać wartę. Czy tego golda nam dzięki temu starczy? Starczy, dobra, jesteśmy na styg, jeżeli chodzi o golda. Odzysk klejnotu dajemy pyk pyk. I tak, dobra, jak to teraz wygląda? Tutaj mamy jakieś epiki, to one będą do kibelka. Przebrani tak naprawdę jesteśmy dosyć fajnie. Nie będziemy na razie ulepszać tych itemów wokowala, bo szkoda mi po prostu surowców, bo i tak będę je dosyć szybko wymieniał. Co dalej? Co dalej tutaj możemy porobić? Jak tutaj wyglądają nasze klejnoty? To też jest istotne. Raz, dwa, trzy, cztery mamy na HP. Natomiast raz, dwa, trzy, cztery i w broni mamy na zręczność, więc wiecie co, ja bym sobie jeszcze tutaj mimo wszystko jeden na HP zamiast na zręczność dał, żeby tutaj nie było z tym problemów. Dobra, więc to sobie, bo to jest zwykły itemek, to może być. I okej, okay, jakiś taki najsłabszy, 157, 159, 161, dobra, no to wychodzi, że 155 podmienimy. Okej, okay, i tak to na razie wygląda. Powiem wam, że z tego co słyszałem, to HP opłaca się trzymać na tym łowcy demonów, no bo jednak jak się odrodzimy, to tego HP mamy więcej. I tak, no w zasadzie tak sobie myślę, że to by było tyle w tym odcinku. Za chwilkę nagrywam odcinek z lochów, gdzie już bezpośrednio, bez żadnego gadania sobie przechodzimy do lochów i te lochy ciśniemy. Ja też jestem taki trochę, wiecie, podekscytowany, bo chcę tutaj, dwa dni tutaj praktycznie nic nie robiłem, oprócz tam jakiegoś pojedynczego klikania. No topka wygląda póki co tak, to wam jeszcze nie pokazałem. Także troszeczkę mimo wszystko jestem podekscytowany, aby to jak najszybciej nadgonić, bo już tutaj widziałem, że w nocy sobie ludzie cisnęli, a ja mówię, poczekam na spokojnie do rana, przebiorę się na spokojnie, wszystko z głową, żeby wiecie, nie robić, nie podejmować pochopnych decyzji. I co, pociśniemy te lochy i tak naprawdę zobaczymy co dalej, to już będzie kolejny odcinek właśnie z tej postaci. A dalej co? Nie wiem jak to wszystko się rozwiąże, na pewno będę chciał tutaj te podziemia sobie zraszować jak najszybciej, ale to już pewnie poza odcinkiem, no bo skracanie kopalni i twierdzy, no to nic ciekawego. Ale okej, ja na ten moment dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeżeli tak, możecie zostawić kciuka w górę, możecie zostawić komentarz, wbijać na Discorda dla widzów, co tylko możecie zostawić, udostępnić, żeby ten film sobie poleciał daleko, żeby zwiększyć po prostu zasięgi. I co, nagrywam za chwilkę kolejny odcinek, gdzie po prostu przechodzę do lochów i od razu te lochy klikamy, więc zobaczycie jak to wygląda właśnie na łowcy, takie klikanko po prostu lochów. Dziękuję wam raz jeszcze za oglądanie, trzymajcie się i cześć.